Witajcie, chciałem Wam dzisiaj pokazać przyrząd, który wykonałem do wiercenia otworów centrycznie w uchwycie tokarskim. Wykonałem taki ala konik, który jest przymocowany tutaj do tego stołu krzyżowego. No, taki pomysł mi przyszedł do głowy i takie coś wykonałem. Płyta 10x10 grubości 8-9 mm, przymocowana na takim grubym kawałku żelastwa. Jest to 40x20. Tutaj jest przymocowany czpień od wiertarki, od starej wiertarki z gwintem, który pasował akurat do, to jest akurat komplet z główką wiertarską. Tu akurat mam 13 mm. No i wszystko centrycznie zamontowałem. Jeśli chodzi o wykonanie tutaj centrycznego otworu, w którym znajduje się, wykonałem to w ten sposób, że w uchwyt tokarski tutaj wkręciłem wiertło, czyli odwrotnie tak jak jest, no i wywierciłem, dojeżdżając tym stołem krzyżowym, dojeżdżając i wykonałem tutaj otwór, dzięki czemu mam tutaj akurat wysokość góra-dół centrycznie i jest to w miarę prosto. A jeśli chodzi o ustawianie, to muszę tylko wykonać tutaj, wycentrować sobie w tą stronę. Pokażę Wam teraz, jak to wierci. Przewiercimy sobie tutaj, akurat muszę wykonać sobie taki otwór w takim pręcie. Tak więc pokażę Wam, jak to idzie. No i tak to wygląda, nawet w miarę fajnie to idzie. Nie sądziłem, że to będzie takie sztywne, ale jest tutaj wszystko ok. Pokażę Wam jeszcze, wykonałem sobie tutaj jeszcze taki imak do noża. Tak to wygląda, też mam mocowane tutaj do tego stołu krzyżowego na 4 śruby. I mogę sobie dzięki temu teraz sztywno mocować noże. I tak to wygląda.